Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku moich motoryzacyjnych przygód. Dzisiaj dla odmiany nie będę ratował żadnego samochodu, nic nie będę kupował, a będę niszczył. Zniszczę klasyka polskiej motoryzacji, czyli małego Fiata. Wczoraj późnym popołudniem na moim profilu FSO Service pojawiło się zdjęcie tych dwóch oto pięknych maluchów z informacją, że będę przeprowadzał crash test Jelcza. Trochę się rozminąłem z prawdą. Jelcz oczywiście będzie potrzebny przy niszczeniu malucha, ale odbędzie się to jednak trochę bardziej humanitarnie niż rozjechanie malucha Jelczem. Przechodząc do sedna, to tu mamy dwa piękne małe Fiaty. Oba są z pierwszej połowy lat 80. Ten jest do zniszczenia, ten jest do zachowania i kochania. Na pierwszy rzut oka wydają się identyczne i oba są w świetnym stanie. Co jest złudne oczywiście, ja nie jestem wariatem, nie jestem człowiekiem, który nie szanuje polskiej motoryzacji i nie pozwoliłbym sobie na zniszczenie ładnego samochodu. Tego maluszka kupiłem 3 miesiące temu na złomie, myśląc o tym, co się z nim wydarzy za chwilę. Zobaczcie z bliska, że on nie jest taki śliczny. Dziur nie ma. No są zaklejone taśmą klejącą i są polakierowane. Samochód jest zrobiony troszkę na sztukę. Tak to wygląda. Oba maluchy posiadają zderzaki chromowane. Są w tym samym kolorze. Mają licznik typu kapliczka. I wydają się całkiem ładne. Oglądamy teraz tego malucha, który będzie zniszczony. Tu jest brak progu, ale jest taśma malarska. Opony też są już nie najświeższe, sparciałe. Felgi są odmalowane pędzlem, wzięte ze złomu najgorsze. Co istotne, zmiany są dokonane pod maską. Jest wycięta półka na akumulator. Tam widzicie, jak zdrowy jest przedni pas, który zaraz będzie zniszczony. Półka jest wycięta, żeby samochód łatwiej się poddał, żeby nie było niespodzianek. Linia strzału jest w tym miejscu. W tym miejscu ma się znaleźć filar mostu. Nie mogę wam powiedzieć, do jakiej produkcji, do jakiego filmu, serialu, reklamy będą wykorzystane te samochody, ale już w przyszłym roku zobaczycie je na ekranie. Doskonale zdaję sobie sprawę, że pomimo, że pokazałem wam te elementy, które były zniszczone i uszkodzone w tym samochodzie przez korozję, wiele z osób powie, że niszczę te samochody, ale ten samochód był już wyciągnięty ze złomu i miał iść na prasę do huty, więc to niewiele zmienia. A elementy, które są przygotowane, na przykład reflektor czy pęknięty zderzak, są naprawdę wyselekcjonowane i wybrane takie, których powiedzmy, że nie będzie szkoda, bo i tak by wylądowały na złomie. Dobra, koniec o tym maluchu, bo część z was będzie płakać, kolejna część ludzi nie będzie miała zdania, ale są jeszcze tacy, którzy będą się cieszyć, że jeden maluch mniej. Ja wiem, że ciężko w to uwierzyć, ale są tacy, którzy nienawidzą maluchów. Mam nadzieję, że oni są w mniejszości, ale tym razem będą mi kibicować. Także was serdecznie teraz pozdrawiam. Zniszczenie malucha nastąpi przy pomocy tego urządzenia. Jest to łapa wyspawana z dwutorownika bądź tregry. Maluch będzie zakotwiczony do Jelcza przy pomocy tej taśmy i wcześniej przygotowanych dwóch pasów, które są przywiązane do resora. Mam nadzieję, że nie wyrwie się ten resor i maluch się nie zamelduje w autobusie. A główne skrzypce tym razem będzie odgrywał wózek widłowy amerykański zasilany LP, który przy pomocy tej łapy założonej na widły uderzy w malucha. Raz, albo dwa, albo trzy. Zobaczymy, ile razy.
No dobra, zacznę od precyzyjnego przygotowania miejsca. Wyznaczę sobie punkt, w który muszę wcelować widlakiem. W tym celu nakleję sobie zwykłą taśmę malarską. Celujemy mniej więcej tutaj. Tak jak widzieliście, tam jest wycięty element podłogi. Jest osłabiona konstrukcja samochodu. I w tym miejscu ma być filar mostu drogowego gdzieś w Polsce. Kolejną rzeczą, którą muszę zrobić, jest nałożenie tej łapy Bigfoota na wózek widłowy. Przymierzenie, rozciągnięcie taśmy od jelcza, żeby mi maluch nie uciekł. I strzał. Przechodzę teraz do głównej części mojego zadania, czyli rozbicia samego malucha. Moim pięknym, zabytkowym wózkiem widłowym. Urządzenie jest dosyć ciężkie, ale jest też mega proste. Trzeba się ustawić ładnie. Tak to będzie wyglądać. Ten element za chwilę wbije się w malucha. No i teraz zostało tylko przywiązanie maluszka do jelcza. Pewnie się zastanawiacie, jak idę, zbliżam się do jelcza. To jest ciekawe w ogóle. Czemu on jest w takie kropki? Ja też byłem bardzo ciekaw. Ale przyjrzyjcie się. To są zabite komary w czasie jazdy. Obrzydliwa rzecz. Ale komary, jak się zabijają na samochodzie, który jest matowy, no to muszą być jakieś tłuste w środku i zostają takie brzydkie plamy. No, komar nawet po śmierci nie da się lubić. Taśma jest długa, offroadowa. Jak wytrzymuje terenówkę, wytrzyma też małego Fiata. Jest to sprawdzone. Kilka razy już wykonywałem takie usługi. Jak się okazało, za daleko, trzeba cofnąć. No dobrze, wszystko jest przygotowane, możemy zaczynać operację demolki. Jelcz jest przywiązany na taśmie długiej. Wózek stoi, maluch jest przywiązany. Kafar zapięty. No i co, łubudu. Jeszcze raz przypomnę, staram się wcelować w to miejsce. Żebyście mieli świadomość, jakiej wielkości jest to urządzenie. To ja mam 1,90 m wzrostu, także to jest porządnie wyrzeźbione coś. Coś, co może się wydawać głupie, a jak wielokrotnie powtarzałem, coś, co jest głupie, a działa, wcale nie jest głupie. Celuję w malucha. Trzymajmy kciuki, żeby wyszło za pierwszym razem. A może zanim zacznę całą operację, to wrócę się po telefon i zabiorę Was do środka. Najpierw Wam pokażę, jak to wygląda z kabiny wózka. Nastawnik jazdy do przodu. Hamulec postojowy jest zwolniony. Ale chyba tu słabo to wszystko widać. Więc tylko teraz możemy przymierzyć. Wycofam wózek na pozycję. I ustawię jeszcze raz na tym pojemniku telefon, żebyście mogli obserwować wydarzenie. No dobra, teraz już nie ma odwrotu. Maluch przywiązany i wózek napiera. Powolutku napniemy linkę. Może
możemy poprawić. Chociaż już i tak to wygląda dosyć spektakularnie. No, jeden pas strzeli. A więc tak to wygląda. Troszkę się zdefasonował. Ale powiem wam, że myślałem, że będzie więcej zniszczeń. Dlatego jeszcze raz zasupłałem i jeszcze raz chyba mu przy fasole. Zmieniłem trochę kąt. Troszkę inaczej stoi telefon, żebyście lepiej widzieli moment uderzenia. Samochód jest nadal przywiązany, tylko poprawię kółko z tyłu. Jakby jednak maluch się zerwał i chciał uderzyć w autobus. No dobra, wsiadam jeszcze raz do wózka i szybki strzał, jak odpalę. I ogień! No, zdecydowanie lepiej. Może jeszcze raz. O, teraz jest super. Zobaczcie, jaka to jest siła przy niezbyt dużej prędkości takiego wózka widłowego. Fakt, że ten wózek waży około 5 ton. I jak ten wózek porusza się chociaż 4 km na godzinę, to już jest olbrzymia siła. A maluszek nie jest zbyt mocnym samochodem, tym bardziej ponacinany taki od spodu trochę. Ale super. Myślę, że jest mocno. Maska się pogięła. O to chodziło. Powiem wam, że po konsultacji reżyser chce jeszcze. Więc zabieram was na małą przejażdżkę wózkiem po jeszcze. Dobra, spróbujemy. Odpalanie wózka. Tak. Trochę uniesiemy. Odchylimy. Może jeszcze. No i dobra. Lekko do tyłu, chociaż nie ma zatrzenia. Myślę, że jest wystarczająco mocno. Dobra, jeszcze raz. My tu gazu, gazu, a tam się jelcz przesuwa. Słaby ten ręczny wielczu do przejrzenia. Co jeszcze raz, jak myślicie? Widać? Chyba widać. No to jeszcze raz. Do przodu i ogień. No super. Dobra. No jeszcze raz. Spodobało mi się. Oj, żeby mi się reflektor nie stłukł. No dobra, no chyba jest wystarczająco rozpierniczony. Tym razem pas wytrzymał. I efekt jest bardzo, bardzo fajny. Znaczy, jak fajny może być efekt rozbicia malucha. Ale super. Zdeformowany. Wygląda to bardzo realistycznie. Też zastanawiam się, czy by tu jeszcze... Nie, ale ten błotnik, jak uderzę, to chyba będzie przegięcie już, nie? Jak myślicie? Złamać go tutaj? No, myślę, że bez sensu. Jest super.
Na dziś to jest już koniec, także możecie hejtować, możecie wylewać swój cały hejt na moją osobę. Średnio mnie to interesuje. I co? Obserwujcie kanał, co się tu dzieje. Za jakiś czas będzie kolejny ciekawy film, też z maluchem. Myślę, że z tym pomarańczowym, który przetrwał, bo jakiś czas temu dostałem wspaniałe urządzenie od kolegi i chciałbym przetestować, jak to działa. Także obserwujcie. Już za kilka dni będzie pomarańczowy maluch. Także do zobaczenia. Game over.